Nowy rok dopiero się zaczął, a Google już zdążyło zaliczyć ostrą topę, prawie doprowadzając naszego ministra finansów do zawału. Ale najpierw kącik sportowy, bo konkretną fuszerkę odwalił też Real Madryt. Real Madryt strzelił sobie samobuja. Aj, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd! Królewscy odpalili ostatnio nową wersję swojej oficjalnej strony internetowej. Niestety nikt w Madrycie nie podumał, że przy migracji warto zadbać o SEO. You talking to me? No i wszystko się totalnie posypało. Strona straciła ponad 200 tysięcy fraz, z czego 16 tysięcy było w top 3 wyników. Jakiś dramat. W 2 tygodnie od startu nowego serwisu liczba odwiedzin z wyszukiwarki spadła o ponad połowę. W przypadku jednego z najpopularniejszych klubów piłkarskich na świecie oznacza to jakieś 14 milionów wejść mniej. Takie spadki to w świecie piłki widział ostatnio tylko kanał sportowy. Coś jeszcze? Co tu dużo gadać? Taktycznie dało się to rozegrać lepiej, ale Real jak to Real. Potrafi odrabiać straty. Byliśmy o włos od kryzysu finansowego. A to wszystko przez błąd Google. 1 stycznia wyszukiwarka zaczęła wyświetlać znacznie zaniżony kurs złotego. Nasza waluta w jednej chwili straciła ponad 20% wartości. Ile? No i panika, bo takie błyskawiczne załamanie się waluty zwiastuje zwykle ogromne kłopoty. Sprawa okazała się na tyle poważna, że jeszcze tego samego dnia odniósł się do niej minister finansów, tłumacząc, że to fake i błąd źródła danych. I miał rację, ale kilku posłów opozycji i tak zdążyło już powiązać krach z działaniami Donalda Tuska. Ale niektórzy odkleili się jeszcze bardziej. Obawiam się wojny. Google tymczasowo wyłączyło funkcję wyświetlania kursów walut i przeprosiło za całą sytuację. A raczej przeprosiło, bo firma podkreśla, że opiera się na danych z zewnętrznych źródeł, których nie weryfikuje, nie ingeruje w ich treść i tak w ogóle to nie może zagwarantować ich aktualności. Czyli klasycznie. Wszystko możemy, za nic nie odpowiadamy. Ministerstwo Finansów jednak nie odpuszcza i domaga się dalszych wyjaśnień, bo błąd mógł doprowadzić do paniki na rynku. Morał tej historii jest jeden, ale to już na pewno wiecie. Nie zawsze warto wierzyć temu, co przeczytamy w necie. Zgłaszanie spamu w Google nic nie daje? Otóż daje, tylko nie zawsze od razu to widać. Widać, nie widać, trochę widać, nie widać, teraz widać. Gary Ilias z Google wyjaśnił, dlaczego zgłaszani spamerzy nie są natychmiast usuwani z wyszukiwarki. W dużym skrócie, bo to nie forum. Na forum, jak widzisz spamerski post, to go usuwasz i po problemie. Z wyszukiwarką nie jest już tak prosto. Google nie rozpatruje pojedynczych zgłoszeń, bo przy takiej skali indywidualne działania nie mają sensu. Zamiast tego Google zbiera nasze zgłoszenia i w oparciu o nie próbuje tak poprawić algorytm, żeby wyeliminować spam. A to może zająć nawet wiele miesięcy. Podsumowując, nie liczmy na to, że po zgłoszeniu strony za spamerskie praktyki od razu zniknie ona z wyników. Ale i tak warto to robić, bo dzięki naszym zgłoszeniom systemy rankingowe stają się lepsze. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Nowy rok, a my po staremu. Prosimy o lajki i suby. Jeśli macie jakieś postanowienia noworoczne, to dajcie znać w komentarzach. A tymczasem do zobaczenia za 2 tygodnie. Cześć! To już wszystko na dzisiaj. Dlaczego? Tak. Jeszcze raz? Czy już? Nie. A ja tylko nie od zawsze. Nie od zawsze. Ja nie wiem. Byliśmy. Przemek. Pam, pam, pam. Już, już. Wszystko dobrze.